Witam serdecznie. Marcin Lechnowski. Naszym gościem dzisiaj jest Piotr Bukartyk. Wokalista, przede wszystkim autor fantastycznych piosenek. Dużo by mówić. Myślę, że... Mi się podoba termin wokalista. To jest skierowane pod moim adresem. Wiem, że nie, nie, nie mówicie tego złośliwie. Nie. Jestem zauroczony. Myślę, że jestem zaprzeczeniem reprezentanta sztuki wokalnej. Nie, mnie oczywiście wydobywam przy pomocy paszczy różne dźwięki. Ale yy, to ujdzie tylko dlatego, że znam sobie tę melodię, układam. Cudzych nie śpiewam, nie, nie dałbym rady. No tak czy inaczej, chłopacy byliby ubawieni. Wszyscy, którzy z że ktoś powiedział, że jest panie. Ale to właśnie się sprawdza, jak wiemy, że pan śpiewa swoje, swoje utwory, czyli to jest wtedy przekonywujące i, i myślę, że zawsze jest przekonywujące i wtedy słuchacze mogą wy wybaczyć, a tu nawet ja uważam, że nie ma czego wybaczać, naprawdę świetnie. Nie, e... nawet, nawet napisałem kiedyś taką piosenkę o sztuce wokalnej, tak miała tytuł, o sztuce wokalnej, nawet pamiętam jakiś fragment, mogę przytoczyć. Wokalista też artysta, śpiew to sztuki forma czysta. Tak? Ja tam potem było o głowie. Starczy tydzień z wokalistką, a o życiu wie się wszystko. Potem o głowie jeszcze było <laughs> reprezentantów tego zawodu, że jeśli brak tam jakiejś części, coś tam zgrzyta albo chrzęści, dobry Bóg opróżnia mu ją. Puste lepiej rezonują. Nie, y to może jest oczywiście gdzieś tam jakaś złośliwość, ale coś, coś jest na rzeczy, że ja zwykle bardziej jednak przekonuje mnie to, co zostało zaśpiewane, a nie jak zaśpiewane. Może żeby się sam… Myślę, że jednak wszyscy się zgodzą, że jednak mistrz słowa i, i taki talent zrodziła Zielona Góra, o tym chciałbym I powiedzieć. Nie miałem innego wyjścia, musiałem się tutaj urodzić, gdyż tutaj mama z tatą przybywali akurat i… Potem popełnili błąd, myślę, bo mój brat, dwa lata młodszy, urodził się już w Gorzowie Wielkopolskim. Za co w jego imieniu mogę tylko Państwa serdecznie przeprosić. On też został postawiony przed faktem y, dokonanym. To było przechlapane w latach y, dziecięcych, bo wtedy myśmy mieli tę legitymację szkolnej i w mojej był wpis, który utrudniał mi życie w Gorzowie, że jestem urodzony w Zielonej Górze. <laughs> y, to było kłopotliwe. Y, ale dzięki temu nie wiem, czy o której godzinie to pójdzie, bo. Idzie na żywo! na żywo. To jest coś takiego, to rozwija. Na przykład mnie rozwinęło, jeśli chodzi o sztuki walki, jak mawia mój zaprzyjaźniony pianista. Dzięki temu być może mam czarny pas w spierdaniu. To jest tak. To jest taka sztuka walki, która, zwłaszcza w obecnych czasach, przydaje się. W Zielonej Górze także pan pobierał nauki, przynajmniej częściowo. Och, to później kiedy starałem się uniknąć zaszczytnej służby w Ludowym Wojsku polskim. Przez dłuższy czas co roku gdzieś byłem studentem. Koniec mojej kariery naukowej właśnie zbiegł się z pobytami w zielonej górze, dosyć regularnymi, gdyż tutaj byłem już wtedy co prawda zaocznym, ale zawsze studentem pedagogiki kulturalno-oświatowej. И... Uh... To tutaj właśnie doszedłem do trzeciego roku, podczas którego opuściłem 250% zajęć lekcyjnych, za to przepraszam. Ale po prostu już wtedy brat skończył architekturę, gdzie indziej już matka miała syna z wyższym wykształceniem, a ja poprosiłem, że mnie zwolnili z tego obowiązku, że to nie jest mi do niczego potrzebne i już zostałem grajkiem. Natomiast gdzieś, jeśli w szkole nie spłonęło archiwum, to gdzieś tam być może leży moje świadectwo naturalne, o które nikt mnie potem już nigdy nie spytał, więc. <grym> Myślę, że nieważne ile, ważne, że tak się zadziało. I w imieniu akademickiego Radia Indyjskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, jesteśmy dumni. O no, super. Takiego. Ja się, ja się bardzo <laughs> około studenta. Ta. Ale żeby było śmieszniej, to te wiele szkół artystycznych, do których nawet nie miałem śmiałości zdawać kiedyś, które by mnie z pewnością nie przyjęły, to w, w ostatnimi laty yy, yy, trzy z takich szkół, i to poważne szkoły, bo to. Warszawska słynna szkoła na Bednarskiej zrobiła y, dyplom z wokalu zatytułowany piosenki bukartyka. Mhm. Y, lalki w y, Warszawskiej Akademii Teatralnej y, imienia Zelwerowicza, Lalki w Białymstoku zrobił mhm. przedstawienie dyplomowe. Biuro Ludzi Zagubionych, piosenki Bukartyka i Baduszkowej Szkoła w Gdyni też zrobiła dyplom. To był wybór studentów. Oni zresztą nawet niespecjalnie pytali mnie o, o zgodę. Wielu młodych ludzi, którzy używają moje piosenki napisane wcześniej, zakłada, że ja nie żyję. Są to stare piosenki, nigdy mnie nie widzieli. Bo Wśród tych piosenek może ciężko się też odnaleźć, bo ich jest ponad 600 w tym przeboje Małgocha kobiety jak te kwiaty, czy niestety trzeba mieć ambicje, ale... Do, do terminu przeboju odnoszę się z, z, z pewną rezerwą. E, na przykład y, y, powiem tak, no, że... że piosenka, która nigdy nie miała teledysku. Przebojem ogniskowym stała się tylko piosenka o jaraniu jointów zatytułowana Sznurek. Ona nigdy nie miała żadnego teledysku i nie została nagrana z zespołem. Mm -hmm. Tak usiadłem na krzesełku z Krzysiem kawałko, mm -hmm. ją, i w tej wersji obejrzały ją tam, nie wiem, może ze dwa miliony ludzi, co jak nagrajka takiego swetrowego to dużo. Natomiast się okazało, że jest powszechnie znana. Grając na polad roku, kiedy ją za mm -hmm. zaintonowałem, to nagle zorientowałem się, że nawet gdybym zapomniał tekstu, to nic nie szkodzi, bo przede mną już kilkadziesiąt tysięcy ludzi powtarza każde słowo. także to są przeboje pantoflowe zresztą mm -hmm. się mm -hmm. rozchodzące, nie inaczej. A takich prawdziwych to nie mam, nie zarobiłem na żadnej z tych Ale no właśnie, to tylko ten aspekt finansowy, bo to przeboje to to, co ludzie znają, to właśnie niekoniecznie to, co gra radio, jest przebojem tak naprawdę. Um. Ale właśnie cały czas nowe piosenki wczoraj na koncercie w Zielonej Górze w Hydrozagadce tak. głównie nowe. I to takie świeże, e, naprawdę świeże. Świeże większość z tego roku. No, koledzy z Aja są znakomici muzycy, oni od lat towarzyszą prawdziwym gwiazdom tam, polskiego show biznesu. Bożal się Boże, ale jednak show biznesu. I y, byłem szczerze zdumiony, znaczy, no, mamy wspólnych znajomych, oni grają. Y, Głównie z, z Graszką Obaszewską, z, których, z którą mnie łączy yy, yy, serdeczna znajomość od, od yy, no lat, już można powiedzieć, dziesiątków. <laughs> Ale yy, myśmy się wcześniej nie znali, kiedy chłopcy zwrócili się do, do mnie z, z, z taką zaszczytną propozycją, że chcieliby pograć ze mną moje piosenki, yy, żeby pokombinować, mm -hmm, piosenki, mm -hmm. jakoś tam zaaranżować i powiedzmy, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się zgodziłem, nawet z czystej ciekawości, a byłem na ich koncercie i widziałem, że to są naprawdę, to, że to jest mm -hmm. coś mm -hmm. fajnie, podobało mi się takie granie na ich koncercie z Grażyną. I w zasadzie myśmy się porozumiewali telefonicznie, internetowo, wybieraliśmy te piosenki i oni pracowali nad nimi u siebie w centrali, bo oni są z trzewa w większości. No a Potem ja przyjechałem na spotkanie już przed zaplanowanymi koncertami, musieliśmy zagrać koncert. Potem Leszek, który nas tu przywiózł, powiedział: O, może byśmy zagrali dwa koncerty? W fajnie zagrajmy dwa, to może cztery. No i wyszło, że, że, że mieliśmy zagrać cztery koncerty, a nie zrobiliśmy jeszcze żadnej próby. Więc przyjechałem do nich, do, do tego i zrobiliśmy próbę, ciekawe jak to wyjdzie, bo no, mamy grać tego samego dnia koncert. I ta próba trwała godzinę, a po godzinie powiedziałem, i oni pytają co ja na to, ja mówię, uważam, że jak coś źle, to źle, jak nie źle, to nie źle, tutaj źle, to może po prostu wyjdźmy i zagrajmy. No i zagraliśmy do koncertu, nie wiem, 60 i gramy dalej, także... Aranżacyjnie petarda po prostu, uważam, że brzmi to świetnie, ale... Myślę, że jeszcze ważniejsze jest właśnie przesłanie i tematy tych piosenek. Nas, nas, nas łączy wspólnota poglądów, bo do tego, co ja tam wyrażam, i to, to, to nie są oczywiście y, y, rzeczy, które zmieściłyby się y, w formule kurwizji, tego tam nikt nigdy nie nada. Ja nie wybaczę tym, 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 tym państwu, coś mi chyba spadło z ucha. A dobra, a teraz będzie dobrze. Nie, nie jestem w stanie wybaczyć y, y, tym ludziom, którzy zniszczyli nam trójkę. Mm -hmm. e, bo tam bardzo długo chodziłem. Już w zasadzie staram się nie wymawiać tej nazwy. Za Arturem Andrusem mówimy o tej stacji, że to jest rządowy radiowęzeł o numerze porządkowym, między 2 a 4 i tyle. Niech tak będzie. A yy, yy, w naszej macierzystej teraz rozgłośni. Yy, Powstałej i utrzymywanej z inicjatywy internetowych y, słuchaczy w Radio Nowy Świat. Mówimy o tym miejscu radio, którego już nie ma, bo jego już nie ma. Tam stoi jakiś budynek, ale to, co tam, tam się dzieje, jest równie żałosne jak repertuar w ogóle całych państwowych mediów. I tego zarżnięcia tego miejsca, na którym się wychowałem, całe moje pokolenie się wychowało, nigdy państwu nie wybaczę, więc te wszelkie zabiegi... Ostatnio było tak, mieliśmy grać w Teatrze Polskim w Poznaniu, właśnie wystawić w Jutina postanowiliśmy. I odezwali się Państwo z mediów narodowych, korzystając być może z takiej furtki, że skoro ja tam źle się wyrażam o Fiutinie i oni też przecież starają się, mimo że część z nich jest u niego na garnuszku, to może by zrobić jakiś taki, pogodzić się, nie wiem, wywiad zrobić ze mną ekskluzywny materiał. Moja odpowiedź nie jestem jej w stanie przytoczyć teraz, bo to jednak byłoby bardzo nieparlamentarne. No to może, może pozostajemy, bo myślę, że jednak jest o czym rozmawiać też parlamentarnie, bo, bo są to tematy ważne i poruszające, a jednocześnie piosenki naprawdę porywały. Mimo tego, co Pan mówił ze sceny, że może nie do tańca, to uważam, że nawet, nawet tak. Ja bym podrążył jednak tę płytę, na którą się bardzo cieszę. Myślę, że to może być w ogóle jedna z. Lepszych takich naprawdę mimo tego, że poprzednie przecież też świetne pana płyty. A ta, ta jest taka, która może nawet lepiej, bo to może jeszcze właśnie z takim wykopem, jeszcze większym dotrze do ludzi, bo te piosenki tak jak mówię, porwały mnie muzycznie, ale też każda była na ważny temat. I to takie aktualne, to, co w wiadomościach widzimy, no już zaczynając od tego, co się dzieje, niestety u naszych sąsiadów, i jak, jak tam walczą z pewnym. Nie powiem. Z pewnym stworzeniem morskim, tak. Ale te piosenki znalazły się na tej płycie cudem, bo myśmy mieli plan, którego nie zrealizowaliśmy szczęśliwie już w zeszłym roku. Mieliśmy materiał na, taki, na taką płytę. Obiecaliśmy sobie, że nagramy wspólnie jakąś taką płytę i najchętniej koncertową, bo to jest koncertowe przedsięwzięcie. No ale kiedy zabraliśmy się do tego w tym roku. No to, tak jak ten plakat, który się pojawił, tak i piosenki pojawiły się już w tym roku na tej płycie, w jej części zasadniczej, z dziesięciu piosenek. Siedem powstało albo w grudniu, albo już w, tym, w zeszłym mm -hmm, roku, mm -hmm. albo już w tym roku. One dotyczą... No trzy z nich dotyczą Futina. Powstawały tydzień po tygodniu. W czasie koncertu wykonujemy je w odwrotnej kolejności. Zaczynam od tej najweselszej, która tytułowej, która w ogóle by nie powstała, gdyby te wiadomości, te materiały z miejscowości Bucza dotarły do mnie mm. dni wcześniej nie napisałbym takiej prześmiewczej piosenki. Zrobiło się jeszcze poważniej niż było dotąd. No ale postanowiliśmy zachować tę te, te, te piosenkę jako swego rodzaju odtrutkę. Jednak zło bardzo dobrze jest obśmiać, wykpić i ja to robię z wielkim przekonaniem. Zespół Ayagorę ogromne wrażenie na mnie tak. zrobił wczoraj na scenie, tak? I, i, I to, co wyprawiali, a perkusista to już w ogóle <noise> osobowość moim zdaniem sam w sobie mógł być gwiazdą i jest, tylko żeby się o nim świat dowiedział. Natomiast też zachwyciły mnie różne style muzyczne, które pan tam wykonywał. Spodobał mi się zwłok and roll oraz ballada dermatologiczna. Myślę, że tych gatunków więcej pan ma różnych w swoim repertuarze. Tak, ja jestem autorem nurtu Technopolo który później jeden, nie powiem artysta, bo to za duże słowo, jeden z do niedawna wykonawców, obecnie polityk, tego terminu użył jako drugi. Technopolo to był mój wynalazek, to było na płycie szampańskie wersety piosenka Nie chcę, nie chcę, w którym śpiewam sam i towarzyszą mi mojego autorstwa chórki, które określiłem mianem Koło Gospodyń Miejskich. To była piosenka o tym, że dziewictwo jest stanem ducha, a nie ciała. Płyta z 96 czy 97 roku. Także nie wiem, czy jest w ogóle gdzieś tam do zdobycia, ale, ale jest taka płyta, utwór Nie chce, nie chce. To było Technopolo, wiele innych tam było w, w takich gatunków, które stworzyłem. A z Walk and roll, rzeczywiście w, w, w tym nurcie na razie dwie piosenki powstały, obie mojego autorstwa. Druga. To właśnie z and Roll tytułowa dla nurtu, której nie gramy ze względu na to, że właśnie pojawiły się te wszystkie materiały dosyć straszne dotyczące wojny na Ukrainie. A w tej piosence, która powstała nieco wcześniej, odnoszę się do takiej wizji pochodzącej tutaj u nas. Chodziło o podwyżki cen gazu i prądu, i ja miałem taką wizję. Rozmrożonych prosektoriów, z której właśnie wychodzą stwory i ruszają w miasto. To była ballada z włókendrolowa. Ona wyszła bardzo zabawnie, ale kiedy zestawiliśmy ją z tymi faktami, to było zbyt grubymi niczym hmm. szyte. Nikt by nie skojarzył, nikogo nie obchodzi, kiedy powstał dany numer. Wyglądałoby to na nagrywanie się z czegoś, czego nawet sobie nie hmm. wyobrażałem, że może. Tak. w najbliższej przyszłości nastąpić. Dlatego z żalem musiałem odstąpić od wykonywania piosenki z walk and roll, dającej początek temu, mam nadzieję, nie rozwijającemu się nurtowi. Czy to prawda, że był pan kiedyś nominowany do Fryderyka w kategorii płyta dance i techno? Tak. prawda. Płyta, płyta Szampańskie Wersety była w całości parodią tych nowych nurtów. Ja mogłem nagrać albo taką, albo żadną Taka była propozycja, już byłem grupo po 30, miałem alimenty do zapłacenia, więc myślę, dobra, to napiszę więcej takich piosenek. Miałem piosenkę zatytułowaną Nie wierzę, wierzę, w której występowała postać e, e, nieżyjącego już e, wówczas premiera Oleksego, oskarżonego o, o, o szpiegostwo. I to była historia agentki wiery, która ukrywa się i jej, i jej losy na przestrzeni lat. Ona najpierw zaczyna jako mała dziewczynka, potem tańczy w klubie Gogo, a na końcu w się zamyka, kiedy ona ma już swoje lata, jest babcią klozetową w centrali KPZDR w Moskwie i tam prowadzi nadsłuch w kibelku po prostu. Była zabawna piosenka, trudna do odtworzenia. Pamiętam, że po jakiejś prywatce jeszcze wtedy koleżanka Lora Szafran dograła mi takie operowe chórki do tej pierwszej wersji. I ta sama płyta właśnie składała się z rzeczy parodujących modne nurty. Tam wymyślałem słowiański rap intelektualny, właśnie, Technopolo. Pamiętam, że ta płyta wielu ludzi kojarzących mnie z tak zwaną liryczną sceną nastrojową. Ukrainą łagodności to wprowadziła ich w konsternację, część wręcz protestowało, i niektórzy nawet twierdzili, że przede mną muzyki elektronicznej to jest już totalną brednią. W każdym razie y, autorem aranży na, na tę płytę był Jarogniew Milewski serdecznie, którego przy okazji mogę pozdrowić, chociaż nie wiem, czy docieracie do Gdańska. No ale, oczywiście, na cały świat. No to cudownie. No, to Jarogniew przecież odpowiadał za pierwszą płytę kolegi Leroya. Wyprodukował no. także te, te, te historie, a w ogóle zajmował się, pewnie dalej tak robi, y, y, tworzeniem muzyki do teatrów przez całe życie i to był też dla niego żart. Kiedy myśmy się spotkali, y, Myśmy się dobrze bawili po prostu. To, to, to nie było na serio. I myślę, że to nie do końca całe to muzyczne środowisko było w stanie pojąć, po to, co jest. Ja to w ogóle nagrywałem w domu Piotra Marca, zwanego Lirojem. Tam było to studio. Większość ludzi, którzy stykali się z tym, kompletnie nie wiedzieli, co, co, co jest. To się często spotykam z taką opinią, że jak ktoś nie za bardzo wie, co robisz, to, to słyszysz pod swoim adresem coś takiego: Ty to głupi jesteś. Nie? Więc ja to słyszałem bardzo często. Sprawiało mi to radość, satysfakcję. Chciałem, żeby coś się zaczęło dziać w moim życiu nowego, na świecie w ogóle, żeby, żeby coś, 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 coś odmienić. I, I to, że ty to głupi jesteś, już mi potem towarzyszyło przez jakiś czas, bo się okazało, że u nas y, bardzo łatwo przyszywa się komuś taką łatkę, i całe hmm. życie trzeba robić to samo. Pomyślałem sobie, no tak, Dylan miał tak samo. Też się go czepiali, jak zaczął grać z kapelą. A tutaj, tutaj, e, tutaj mi się to bardzo podoba, że pan tak wbija. Wbrew oczekiwaniom, wbrew temu, że nie wiem, widownia mogła się przyzwyczaić, no właśnie na przykład wczoraj na koncercie się pojawia taki mocny, rokowy utwór, prawie ACDC. I, i, i o jaka, jaki był szał też na widowni. Tak. Się okazuje że nie było o, to nam się nie podoba, to nie jest poezja śpiewana, tylko właśnie był chyba największy szał no i czekał na wykon na Poland roku. Oj tam, to, to, to na pewno będzie pięknie, bo my już mamy wielkie plany, jak tylko już ustalimy Termin, to chcemy zrobić to tak, jak zrobiliśmy w Opolu, w tym Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, kiedy nagrywaliśmy na scenie skromnej, kameralnej, nie w amfiteatrze, nagrywaliśmy materiał na tę właśnie płytę. To tam nas na scenie było więcej, o dwóch. Łukasz, który yy, wczoraj nagłaśniał nas, oprócz mm -hmm. tego yy, wszystkiego, że jest świetnym realizatorem dźwięku. To był z nami na scenie, nagłaśniał nas inny kolega, ale to wszystko się zamyka w kręgu znanych sobie, znających się nawzajem i ceniących się nawzajem osób. Więc nie był jeszcze kolega Artur Jurek, klawiszowiec, hamondzista, więc było nas więcej, a teraz i to już wczoraj zaczęło się przyoblekać w ciało to słowo. Myślimy o poważnym chórze osobowym, takim soulowym, który będzie nam towarzyszył wszystkim. I nie ograniczamy się do jednego stylu, to pomysł na piosenkę określa, jaki to będzie mm -hmm. styl. Czasem jak nam się chce, to przerabiamy. A poza tym byłoby bez sensu yy, zagrać po prostu w innym składzie w taki sam sposób piosenki, które już były nagrane. Na przykład z Krzyszkim kawałką mm -hmm. i z, Kapelą, z też grywam. Tylko, że tych piosenek mam tyle, że starczy na trzy niezależne koncerty. One się nie muszą powtarzać. Albo na 30. Dokładnie. I to jest fajne. I, I ta różnorodność mi się podoba. Czy oprócz występu muzycznego, na roku, też się Pan pojawił w tym roku na Akademii Sztuk Przepięknych. To już jest taki obowiązkowy punkt programu. Tak się złoży. Tam była przerwa. Moja piosenka. Przez, przez dwa lata miał to robić kto, kto inny. Była taka propozycja. Jurek miał przez moment taki pomysł, żebym ja zostawił tę piosenkę, żeby może inni wykonawcy mierzyli się z tą piosenką. Co roku kto inny, i tam jednego roku był to zespół Cabanos, taki bankowy, zabawny, z tą piosenką, a wcześniej wokalista Bednarek też chciał to zrobić. Ale się niestety okazało, że ich przymiarki polegały na tym, że chcieli to zrobić tak samo jak ja, więc jakby to nie miało sensu. To założenie było takie, że zaproponują coś nowego, a oni się odnieśli do tego, że tak powiem, z wielkim pietyzmem, o który nam w ogóle nie chodziło, bo ja wiem, że to był wyraz takiego koleżeńskiego szacunku, żeby to wyszło tak samo, no ale to wtedy straciło sens i po dwóch latach. Jurek yy, spytał, czy byśmy nie wrócili do tych moich historii, że jak ma być zawsze tak samo, to niech sobie będzie. No i to trwa od 2010 roku, czyli już yy, tych sezonów trochę. No. I yy, tak, jestem otwarty, jesteśmy w stałym, kon w stałym kontakcie. I, I ci uczestnicy tych polandroków od tego 2010 roku pozakładali już rodziny, pokręcili <laughs> studia. I ja mam takie wrażenie, jadąc tam i słuchając... Jak tę moją piosenczynę, no po prostu mam podkreślam, jestem również jej kompozytorem, nie tylko tekściarzem. Przede mną śpiewają dziesiątki tysięcy ludzi, znają ten tekst i to ich wzrusza, myślę sobie, kurde, napisałem kolonijne tango. To jest dokładnie, jak mnie wysyłali rodzice na kolonie, To tam był taki smętny, zawsze na końcu wszystkie dzieci śpiewały taką tragiczną baladę. Bardzo to jest źle napisane, ale wszyscy się wzruszali i płakali. I teraz się dzieje tak samo. Że okazało się, że jestem autorem czegoś, co komuś do czegoś służy i że ja nawet nie przewidziałem, że może w taki sposób. To już żyję własnym życiem. Bardzo się cieszę, że jest dla kogoś ważne. Myślę, że te, te, tak samo można powiedzieć o wielu pana piosenkach, e, które no znaczą. Jejku, jak ja słyszę, nie wiem, kobiety jak te kwiaty, to się zawsze uśmiecham i to mi tak wprowadza w dobry, e, w dobry nastrój chociażby, a i wiele, wiele innych piosenek. No, ja to z tymi widzę, że mi tak mam. Ja przepraszam, <laughs> za to te nakłonia, ale po prostu to jest konstrukcja ucha, ja to na to patrzenie. nie odpowiadam, mi po prostu powierzono taki aparat, uszny. To tylko na sam koniec zapytam. E, czy ta nowa płyta się pojawi niedługo? Bo nie ukrywam z wielkim, wielkim zainteresowaniem i wyczekuję tej płyty, bo w całości Aha. zrobiła na mnie wielkie, wielkie wrażenie. Więc powiem tak I... o naszych planach. E, na pewno chcemy zdążyć z nią przed polandrokiem. Także na pewno powinna się ukazać w wakacje, ale to, że się ukaże, to nie znaczy, że się pokaże w sklepach, bo tego chcemy uniknąć. Mhm. Tym razem. Chcemy zrobić to sami, podjęliśmy kroki, yy, że y, nawiązaliśmy wczoraj y, łączność, y, no, komunikację z patronajtem, chcemy mhm. sami zebrać brakujące środki, wydać ją samemu. I ona się nie ukaże w sklepach. Ja nie chcę, żeby to było. Chłopaki też nie chcą. To ma być nasza płyta, żeby nikt się do niej nie wtrącał. My ją zrobimy bardzo profesjonalnie, po swojemu i będzie dostępna na koncertach. I nawet możemy ponumerować wszystkie egzemplarze. To jest nasza <laughs> płyta i chcemy mieć nad nią władzę. Ale w władzę. serwisach streamingowych też będzie? Zobaczymy. Zobaczymy. A. Może będzie. Może tak, może nie. A już tak się... Niech sobie będzie. Okay. My mamy swój nieliczny, ale bardzo wierny, e, wierny elektorat, który też e, <laughs> tym sposobem chcemy wyróżnić spośród społeczeństwa i uznaliśmy, że będziemy robić produkt ekskluzywny, do którego się aspiruje, a nie który wciska się państwu na siłę. Ja sobie zdaję sprawę że te swoje produkty adresuje do ludzi trzeciej książki, to znaczy do tego wąskiego wycinka społeczeństwa, które oprócz książki telefonicznej i książki do nabożeństwa miało kontakt z jakąkolwiek trzecią. Wiem, że to jest grono nieliczne, ale bardzo liczę na ich uwagę i oni dotrą. My do nich też postaramy się dotrzeć. Cała ja no, o... reszta ma zenka i myślę, że tak jest w porządku. W ostatnim słowie powiem, że lubię postaci barwne i w ogóle lubię różnorodność. W, tym w naszej rzeczywistości, gdzie próbują nam narzucać jakiś jeden i jeden właściwy sposób, nie wiem, w ogóle na życie, to, to wszelkie gdzieś tam odstępstwa bardzo mi pasują. Dlatego no. pasuje mi taki gawędziarz i autor piosenek niesamowitych Biesiądze. Piotr Bukartyk. Wielka to była przyjemność z Panem Równie, porozmawiać. Dziękuję bardzo. Za rozmowę. Dziękuję.